W Galerii Sztuki Parter w Kłodzkim Ośrodku Kultury odbył się wernisaż wystawy Kłodzkiego Klubu Fotograficznego artysty Waldemara Zielińskiego. Spotkanie takie bardzo symboliczne, jednocześnie zamykające taki okres chaosu, po którym jesteśmy, i otwierający taki nowy ład, mamy nadzieję, dla nas organizatorów. Spotkaliśmy się ostatnio też tutaj na wernisażu małego studia plastycznego Reni Szpak, a dzisiaj Waldemar Zieliński, Kłodzki Klub Fotograficzny. Artysta niezwykły, fizyk doświadczalny, przewodnik turystyczny, dusza artysty, turysty, odkrywcy, prezentujący tutaj swoje prace z 50 lat aktywności twórczej. Jest to bardzo interesująca postać, która wplata w swoje prace taką myśl o powstaniu, ale jest mnóstwo tutaj dobrego humoru, dowcipu, absurdu. Bardzo mnie cieszy osobiście takie spotkanie z takim rodzajem sztuki po takich wydarzeniach, jakimi byliśmy świadkami, które może sprawić odrobinę radości i dać nam taki uśmiech na twarzach. Te wystawy, które były indywidualne, to były w jakimś stylu i były jednorodne, a to są fragmenty wystaw, także tutaj trudno mówić o... Ale techniki od klasycznej techniki fotograficznej aż po technikę cyfrową, także to na pewno... Bo nie mogę powiedzieć, że zacząłem w daguerotypii czy w ambrotypii w XIX wieku. Lubię te techniki i pasjonuję się nimi. Też sięgam ostatnie lata, pracuję nad historią fotografii na ziemi kłodzkiej. Także to też wynika jakby z moich zainteresowań, te prace takie historyczne, które są tutaj na ścianach. Bardzo prace są inne niż naszych i pozostałych członków klubu. No bardzo takie nowoczesne, inne. Inna perspektywa, zupełnie patrzenie na świat. Zupełnie. Ja też inaczej to robię niż on. Ale pocieszające jest to, że nas tam jest kilkudziesięciu, a każdy robi inaczej. Ten sam temat, powiedzmy. Mi się to bardzo podoba. Jest tu parę prac, które chętnie bym miał u siebie. Może go poproszę. Może odstąpi. Może się zamienimy. Zobaczymy. Fotografie Waldka zawsze mi się podobały, bo zaskakują czymś. Właściwie to się nie spodziewałem takiego zestawu zdjęć. I to jest bardzo fajne, bo po prostu świadczy o tym, że Waldek ma tak szerokie spojrzenie nie tylko na fotografię, ale na samego siebie przede wszystkim. To jest fajne. Wystawa będzie czynna do 8 listopada, a przed nami w Ośrodku Kultury Kłodzka Jesień Teatralna. Najbliższy spektakl odbędzie się 25 października. 8 listopada zapraszamy na 17 zaduszki wokalne. Impreza charytatywna. Dochód z tej imprezy będzie przeznaczony na odbudowę skweru kultury i strefy kultury kłodzkiej. Tutaj będziemy też kierunkować nasze działania charytatywne i zbiórki pieniędzy dalsze przy kolejnych imprezach na wsparcie artystów z ziemi kłodzkiej. Przed nami będzie jeszcze koncert Paktofoniki 21 listopada. Bardzo serdecznie z Państwa na tą imprezę zapraszamy i zaczynamy tak naprawdę cały kalendarz na nowo odbudowywać, spotykać się z Państwem. Ruszają znowu zajęcia artystyczne, twórcze. Jesteśmy tutaj, czekamy i mamy nadzieję, do zobaczenia.